tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 5, werset 3. Wakacje, czytamy dekalog, zadając sobie pytanie, jak 10 przykazań pomaga nam lepiej zrozumieć, co Bóg dla nas zrobił. Absolutnie nie czytamy przykazań w taki sposób, co zrobić, żeby się Panu Bogu podobać, ale co Bóg zrobił, żeby nasze życie uczynić bardziej błogosławionym i bardziej obfitym. I czytamy 10 przykazań, zastanawiając się też nad tym, jak 10 przykazań może nam pomóc stawać się coraz bardziej podobnymi do Pana Jezusa, bo na tym polega naśladowanie, do którego Pan Jezus wezwał wszystkich chrześcijan, żebyśmy Go naśladowali. 10 przykazań, na tym filmie występują kaznodzieje nasi z ICF-u, natomiast jedno wakacyjne kazanie jest szczególne, dlatego że mamy gościa. Jest nim pastor Alek Konieczny ze Społeczności Miasto. I chcę Wam krótko naszego gościa przedstawić. Społeczność Miasto to jest kościół taki jak nasz, bardzo fajny, tylko że jedną ma wadę, jest w Gdańsku. Jest w Gdańsku, natomiast społeczność jest bardzo ciekawa. Jeżeli nie znacie, to chcę Wam powiedzieć 3 słowa, dlatego że to jest społeczność, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie i to wyznacza jej charakter. Jako taka ewangelikalna, biblijna społeczność budowana przez bohemię artystyczną z Trójmiasta. Tam są młodzi ludzie, którzy mają bardzo silny artystyczny zmysł i z tego są rozpoznawalni w całej Polsce z projektu 12 kamieni, który tworzą. I teraz Alek jest pastorem w tamtym kościele. Myślę, że to wielkie wyzwanie, Alek, być pastorem dla artystycznych milenialsów, więc wielki, wielki szacunek. Mam dużo powodów, żeby Arka nie lubić, wiecie, jest młody, młodszy ode mnie, jest zdolny, jest mądry, ale myślę, że bardzo mi było miło, kiedy w Gdańsku byliśmy z worship tourem i wszyscy wycieczkowicze spali w jakichś przyjemnych hotelach, a Arek mówi, ale Michał, chciałbym, żebyś nocował u nas w domu, żebyśmy spędzili czas. I to był czas, kiedy się pierwszy raz tak poznaliśmy z Alkiem i jego żoną Pauliną. I myślę, że zawsze, jeżeli kogoś zapraszamy, to dlatego, że jest naszym przyjacielem, że jest po prostu cenne to też, co Pan Bóg wkłada w jego serce. I krótko jeszcze jedno zdanie. Kiedy czytamy biblijne spotkania z Panem Jezusem, poszczególnych nowotestamentowych bohaterów, to zawsze Biblia ich opisuje przez pryzmat tego, co zostawili. Piotr zostawił swoje łodzie, żeby już nie być rybakiem ludzi, tylko być żeby już nie być rybakiem ryb, tylko ludzi. Więc apostoł Piotr zostawił łodzie. Apostoł Mateusz znany jest z tego, że miał fajną posadę jako celnik, pobierał cło, był rzymskim urzędnikiem, był żydowskim urzędnikiem na usługach Rzymu i zostawił tą pracę, żeby być naśladowcą Jezusa. Bartymeusz nie miał wiele, miał kij i miał płaszcz ślepca, ale kiedy Jezus go wezwał, kiedy podeszli ludzie, powiedzieli, wzywa cię, w tamtych czasach dla niewidomego płaszcz był całym majątkiem, który robił za jego dom do przykrycia, za wyznacznik jego statusu społecznego. Ludzie dlatego mu dawali pieniądze, bo miał płaszcz żebraczy, ale zostawił ten płaszcz, bo wiedział, że Jezus go wzywa i już nie wróci do tego, co było. I Alka też bym chciał przedstawić przez pryzmat tego, co zostawił, bo kiedy powstawała Społeczność Miasto, był młodym prawnikiem, który pracował w kancelarii i chyba tak wczoraj powiedziałem, ty jesteś prawnikiem, tak? A to źle użyłem, bo nikt nie mówi, Piotr jest rybakiem, Bartymeusz jest ślepcem. Ty byłeś prawnikiem. Mateusz nie był celnikiem. Alek zostawił swoją pracę po to, żeby pójść za Jezusem, za swoim powołaniem. I Alek, to co robisz jest... Bydgoszcz nie jest daleko od Gdańska, jest widoczne w Bydgoszczy i bardzo nam imponuje. Wielki szacunek. Myślę, że ci, którzy znają Twoją pracę, mamy dla Twojej pracy, dla tego, jak się rozwija Społeczność Miasto, dla tego, co robicie w Trójmieście. Ale myślę, że widać to daleko, daleko dalej niż w Bydgoszczy. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Bardzo się cieszę, że jesteś naszym gościem. To jest Twój czas. Najtrudniejsze przykazanie. Przykazanie, nie będziesz tu założył. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Mam już mikrofon. Ej, bardzo, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. To jest wielki zaszczyt być tutaj dzisiaj razem z Wami w ICF. I skoro
powiem tak, wy wiecie, co się dzieje w Gdańsku, ale my też wiemy, co się dzieje w Bydgoszczy. Też jesteście widoczni. Wiecie, Bydgoszcz to jest dla mnie bardzo wyjątkowe miasto, bo tutaj urodzili się moi rodzice, poznali, pobrali się. Tutaj jako mały chłopiec przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy mieszkali w starej kamienicy i w tym mieszkaniu było wiele takich starych przedmiotów, mebli, fotografii. Zawsze pachniało dobrym domowym obiadem, który robiła moja babcia. Więc wiele pięknych wspomnień i mam nadzieję, że dzisiaj, kiedy przyjeżdżam tutaj jako już dorosły mężczyzna, zbuduję kolejne piękne wspomnienie, którym będzie ta wizyta. Choć zadanie nie jest łatwe, żeby to wspomnienie było dobre, bo przykazanie jest naprawdę, bywa kontrowersyjne, bywa trudne do wytłumaczenia i do powiedzenia. Michał już powiedział, czym się zajmuję na co dzień, jestem pastorem społeczności miasto i w nasz kościół, choć jest tam wielu młodych ludzi, nie jesteśmy kościołem młodzieżowym. Mamy wiele osób utalentowanych artystycznie, więc możecie zobaczyć to na naszym Instagramie, na naszych mediach społecznościowych, stronie. Mamy też utalentowanych muzyków, którzy starają się tworzyć autorską muzykę uwielbienia, aby wyrażać to, co Bóg włożył w nasze serca i te talenty, które Bóg włożył w nasze serca, aby tymi talentami służyć zarówno Kościołowi, jak i ludziom wokół, ponieważ chcemy być miastem położonym na górze. Projekt 12 Kamieni to projekt, który chyba najbardziej znany jest też właśnie z zespołu. Może ktoś słyszał o naszym zespole 12 Kamieni. Jedna ręka, dwie, trzy, dobra. Ale zachęcam, żebyście sprawdzili na YouTubie, na Spotify'u. Ostatnio wydaliśmy epkę Doxa. To są bardzo fajne nuty, więc zachęcam, żeby słuchać, korzystać, wykorzystywać na eventach, gdziekolwiek. Bardzo dobre rzeczy. Jestem mężem jednej żony, Pauliny, która została w domu z naszym synem Rubenem, który jutro kończy 2 latka. Drugi nasz syn Marcel jest jeszcze w brzuchu u mamy, ale już w listopadzie będziemy go witali w naszej rodzinie. Więc to jest parę słów o mnie i żebym nie był tylko takim obcym gościem z północy, który przyjechał tutaj głosić na trudny temat, kontrowersyjny. Ale ja chcę już przejść do naszego dzisiejszego tematu. Słuchajcie, jesteście w trakcie masywnej serii 10 przykazań. I to jest naprawdę spory konkret. Brać sobie 10 przykazań na wakacje, to znaczy, że naprawdę kochacie Słowo, że chcecie się karmić, że nie ma wakacji od Pana Boga, nie ma wakacji od Słowa. I słuchajcie, jednym z przykazań jest 7 przykazanie, nie cudzołóż. To mój światopogląd, moje podejście, mój sposób nauczania na temat małżeństwa, na temat relacji w małżeństwie, na temat seksualności, na temat życia w czystości, bardzo mocno jest był ukształtowany przez nauczania pastora ze Stanów Zjednoczonych Craiga Groeschela. I nie wiem, czy dzisiaj wyczerpiemy cały temat związany z życiem w czystości, ale jeśli to jest temat, który chcesz zgłębiać, którym chcesz mieć jak najszersze poznanie, to zachęcam Ciebie, żebyś szukał źródeł, w których możesz właśnie tego pastora słuchać, ponieważ on ma wspaniałe nauczania na ten temat. I na sam początek pytanie tutaj do zgromadzonych. Kto z Was jest w małżeństwie? Ręka do góry. Sporo osób, super, możecie opuścić ręce, dobrze. Drugie pytanie. A kto z Was jest singlem? Ręka do góry. Ręka do góry. Trzymajcie ręce w górze, rozejrzyjcie się. Ręce w górze, patrzcie jeszcze, obejrzyjcie się dobrze. Nigdy nic nie wiadomo. Słuchajcie. Dobrze, to są 2 dobre pytania na początek, ale teraz konkret. A kto z Was planuje popełnić grzech cudzołóstwa? Dobrze, może drugie pytanie. A kto z Was planuje uzależnić się od pornografii? Nikt. No właśnie. Nikt nie planuje popełnić grzechu cudzołóstwa. Nikt nie planuje zniszczyć swojego małżeństwa przez ten grzech. Nikt nie planuje zniszczyć swojej umiejętności budowania zdrowych relacji, kiedy jest singlem, przez ten grzech. A jednak tak wielu ludzi upada w tym obszarze. Wiesz, może sobie myślisz, ja jestem singlem, mnie nie dotyczy
grzech cudzołóstwa, grzech zdrady małżeńskiej, bo przecież ja jestem w małżeństwie, może nigdy nie będę z wyboru. Paweł w końcu mówi, że jeśli jesteś samotny, to dobrze. Tak, żyj tak jak ja, to jest dobra droga, to jest równoprawna droga. I mówię, więc może myślisz sobie, to przykazanie mnie nie dotyczy. Dla mnie jest 9 przykazań, dla małżonków 10, dla mnie 9. Ale bez względu na to, czy jesteś w małżeństwie, czy będziesz w przyszłości w małżeństwie, czy nawet nigdy nie będziesz w małżeństwie, ten temat dotyczy ciebie, dlatego że nie da się budować prawego, uczciwego, błogosławionego życia na fundamencie grzechu. To, jak żyjesz dzisiaj, wpływa na twoją przyszłość i będzie wpływało na twoje małżeństwo, będzie wpływało na to, jak będziesz budował relacje z innymi ludźmi, będzie wpływało na twoją tożsamość, nawet jeśli nie będziesz w małżeństwie. Więc ten temat jest ważny zarówno dla małżonków, jak i dla singli. Bez względu na to, czy się przygotowują do małżeństwa, czy nigdy w tym małżeństwie nie będą. Ten temat, to przykazanie, ta zasada jest dla wszystkich. Właśnie zasada. Bo 10 przykazań dla nas, dla ludzi, którzy żyją w nowym przymierzu, patrzą z perspektywy nowego przymierza, ofiary Jezusa Chrystusa, to nie są zakazy i nakazy, które ograniczają coś w naszym życiu. Nie, 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 nie. To są zasady, które prowadzą nas do błogosławionego życia. Prowadzą nas do szczęśliwego życia. Do życia, które jest prostsze niż życie pokomplikowane przez grzech. To są zasady, które chcemy przestrzegać, którymi chcemy żyć i aplikować je do naszej codzienności. Nigdy nie patrz na 10 przykazań jako na coś, co zabiera tobie wolność. 10 przykazań, Boże zasady, przynoszą tobie wolność dzięki Jezusowi Chrystusowi, który wprowadził nas pod prawo łaski. Come on! To jest dobra nowina. Dobrze. Słuchajcie, żeby dobrze wejść w temat, musimy wrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczyna. Zaczynają się te dobre rzeczy, ale zaczynają się też te złe. W Księdze Rodzaju, w 2 rozdziale czytamy, że mąż opuści matkę i ojca i złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona, mimo że byli nadzy, nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Nagość między mężczyzną a kobietą nie była powodem wstydu. Ich spojrzenia były czyste. To, jak patrzyli na siebie, to było czyste. Taki był pierwowzór, taki był pierwotny zamysł Boga. Rzeczy się komplikują dalej, ponieważ na scenę wchodzi szatan ze swoim kłamstwem, z manipulacją i mówi do Adama i Ewy, do człowieka, przestań żyć według Bożych zasad, zacznij żyć według swoich zasad, zacznij żyć na swój sposób, według swojego planu. I ostatecznie Adam i Ewa kosztują owocu z drzewa poznania dobra i zła. Mówią, będziemy żyli według swojego planu, według swojego pomysłu. I czytamy, to już jest 3 rozdział, że ich oczy otworzyły się i zobaczyli, że są nadzy. Co później robią? Zaczynają się zakrywać. Zaczynają się zakrywać, ponieważ zaczynają odczuwać wstyd. Zaczynają widzieć coś nieczystego w sobie. Dalej Bóg zaczyna ich wołać, a oni co robią? Oni zaczynają się chować, ukrywać się przed Bogiem. Otworzyły się ich oczy i zaczęli odczuwać wstyd. To hebrajskie słowo, jak udało mi się dowiedzieć, to hebrajskie słowo, które jest użyte, aby opisać wstyd w tym miejscu, oznacza wstydzić się, ale również oznacza czuć się całkowicie bezwartościowym. Grzech spowodował, że zaczęliśmy odczuwać w tym obszarze cielesności zawstydzenie, zażenowanie. To, że jesteśmy brudni, nieczyści, odpychający. Bardzo często to sprawia, że nasza tożsamość zaczyna się łamać, że zaczynamy, nasze poczucie własnej wartości zaczyna spadać. To słowo nie oznacza tylko zawstydzenia, to znaczy, że nasze to, za kogo się uważamy, to zaczyna się zamykać, minimalizować,
kłamstwo diabła zaczyna ograniczać nasze życie. Zobaczcie, szatan bardzo często łączy nasze czyny z naszą tożsamością. Zrobiłeś coś złego, jesteś zły. Upadłeś w grzech nieczystości, jesteś nieczysty. I dlatego bardzo często w małżeństwie albo wtedy, kiedy szukamy drugiej osoby, jest takie zdanie: szukam swojej drugiej połówki. To wynika z tego, że założyliśmy, że jesteśmy jedną drugą, która musi się połączyć z drugą jedną drugą, aby stworzyć całość. Ale to nie jest oryginalny zamysł Boga. Bóg w Jezusie Chrystusie odkupił cię i dał tobie wszystko, co jest potrzebne do życia. Jego plan jest taki: jedna pierwsza łączy się z drugą jedną pierwszą, aby stworzyć Boże przymierze i małżeństwo, które oddaje chwałę Bogu. On chce, nawet jeśli nie jesteś w małżeństwie, dać sobie wszystko, co jest potrzebne, abyś mógł żyć obfitym życiem. Kościele, to jest dobre głoszenie. Come on. I to nie jest mój wymysł. To jest napisane w Słowie. Drugi list Piotra, 1:3. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim. Powiedzmy wszystkim. Powiedzmy wszystkim. Dobrze, musimy w to wierzyć. Co jest potrzebne do życia i pobożności? Otrzymujemy to dzięki czemu? Dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Otrzymałeś powołanie w Jezusie Chrystusie. Całe bogactwo i dziedzictwo Jego chwały zostało tobie dane, abyś mógł żyć w ponadnaturalny sposób. 3 metry ponad ziemią. Ten upadek w temacie czystości, w obszarze czystości, jest efektem egoizmu, tego, że mamy różne oczekiwania względem budowania, funkcjonowania małżeństwa, budowania nie tylko małżeńskiej relacji, ale w ogóle relacji z innymi ludźmi. Mamy różne oczekiwania, ale działamy na oślep. Przestaliśmy wprowadzać do nauczania dla małżeństw, do nauczań dla par narzeczeńskich, do nauczań po prostu dla singli, dla każdego człowieka. Przestaliśmy wprowadzać Boże zasady i Boże standardy. Ale wierzę, że my tutaj, ICF Bydgoszcz, jest kościołem, który chce wprowadzać Boże standardy i Boże zasady do każdego obszaru życia, również do tematu cielesności, seksualności i życia w małżeństwie, czy życia jako singiel, nieważne. Czy tak jest? Amen. Amen. Są tutaj ludzie, którzy naprawdę tego chcą. Bardzo dobrze. Nasze poczucie wstydu, to, że odczuwamy właśnie tę bezwartościowość, o której czytamy w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale, bardzo często prowadzi nas do tego, że zamiast wprowadzać do naszej relacji z Bogiem, czy do naszej relacji w małżeństwie, intymność prawdy, zaczynamy budować tajemnice. I właśnie Craig Groeschel powiedział kiedyś bardzo ważne zdanie. I chcę, żebyś zapamiętał sobie to zdanie. Tajemnice są wrogiem intymności. Tajemnice są wrogiem intymności. Kiedy upadasz w jakąkolwiek nieczystość, wchodzisz na strony pornograficzne, zaczynasz jakąś nieodpowiednią relację z inną osobą, zdradziłeś swojego małżonka, to bardzo często jest tak, że tworzymy sekret w naszej relacji. Jeśli jesteś singlem i upadasz w tym obszarze, to zaczynasz zamykać się w tym temacie i chcesz oddzielać się od Boga. Ukrywasz się, tak jak Adam i Ewa. Czujesz, często projektujemy sobie, co ci ludzie zrobią, co małżonek odpowie, co żona odpowie, czy co Bóg odpowie. Bóg przestanie mnie kochać. Nie jestem godny, żeby już do Niego się zwracać. Moja żona, ona mi nie przebaczy. Mój mąż, on zawiedzie się mną. Zaczynamy projektować to w swojej głowie. Ale Słowo Boże naucza nas w zupełnie inny sposób na temat tego, co robić z ciemnością w naszym życiu. Jeśli jesteś dzisiaj w jakimkolwiek miejscu ciemności, jakiegoś upadku w obszarze seksualności, cielesności,
To Słowo Boże naucza nas bardzo wyraźnie, co mamy zrobić z każdym uczynkiem ciemności. Zobaczcie Efezjan 5 rozdział od 8 do 11 wersetu. Paweł pisze tak. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Każdy z nas kiedyś był w ciemności. Każdy z nas, bez względu na to, czy był w jakiejś religii, czy próbował zasłużyć sobie na to, żeby Bóg i ludzie nazwali go dobrym człowiekiem, był w ciemności. Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu, że wierzymy, że On umarł i zmartwychwstał, abyśmy my mogli mieć życie, stajemy się światłem w Panu. I Paweł mówi tak, jeśli jesteś światłem w Panu, to poczynaj sobie jako dziecko światła. A owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i uwaga, w prawdzie, nie w tajemnicy. W prawdzie, nie w tajemnicy. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Paweł pisze tak, skoro jesteś dzieckiem światła, skoro jesteś tym, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to wszelką ciemność w twoim życiu musisz wyciągnąć do światłości. I Craig Groeschel świetnie to porównał do naszej wizyty w kinie. Kiedy jesteś sobie w holu, tam gdzie jest popcorn, bilety, kawiarnia, wszystko jest rozświetlone światłem i twoje oczy są przyzwyczajone, wszystko widzą wyraźnie i dokładnie. Ale kiedy wchodzisz do ciemnej sali kinowej, właśnie, okazuje się, że wszystko traci kolor, że ta ciemność to środowisko, do którego twoje oczy nie są przyzwyczajone. W sali kinowej jest jeszcze ciemniej niż tutaj. Na pewno byliście w kinie. Czasem w naszym życiu jest właśnie tak, że nasze relacje, nasza służba, nasza praca, finanse wyglądają świetnie. Tylko w jednym obszarze upadamy. W temacie czystości. I początkowo jesteśmy zszokowani tą ciemnością. Ale co się okazuje w kinie? Że po chwili twoje oczy się przyzwyczajają. I okazuje się, że dasz radę sobie poruszać się po tej sali kinowej, nawet kiedy światła są zgaszone. Twoje oczy są przyzwyczajone do ciemności. I tak samo w naszym życiu. Okazuje się, że ten jeden obszar, ten jeden upadek jest w naszym życiu. To jest ciemność w naszym życiu, ale cała reszta jest w światłości. I zaczynamy przyzwyczajać się do ciemności w naszym życiu, ale nawet nie wiemy kiedy. Okazuje się, że zapomnieliśmy o światłości, którą przygotował dla nas Bóg. Musimy zrozumieć, że w ciemności nigdy nie doświadczysz uzdrowienia. To, co trzeba zrobić, to wyjść z ciemnej sali kinowej naszego grzechu i wyjść do światłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Amen! W ciemności nigdy nie doświadczysz uzdrowienia. W ciemności, uwaga, rodzi się wstyd. W światłości rodzi się uzdrowienie. W ciemności rodzi się grzech, rodzi się upadek. W światłości rodzi się wolność, uzdrowienie. W światłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Więc chciałbym Tobie powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Od dzisiaj, gdziekolwiek byś nie zbłądził w obszarze nieczystości, chcę, żebyś przyjął jedną zasadę, która brzmi tak. Zawsze będę wyznawał swoje upadki, zamiast się z nimi ukrywać. Jeśli jesteś w małżeństwie, wyznawaj swoje upadki żonie, mężowi. Mów szczerze, chociażby to było bolesne, ale tylko w światłości rodzi się uzdrowienie. Tajemnice będą wrogiem waszej intymności, waszej bliskości małżeńskiej. Podświadomie będziecie się oddalali od siebie. Potrzeba światłości, w której jest prawda. Jeśli jesteś singlem, ale upadasz i twoje życie cielesne jest w ciemności, znajdź osobę, której możesz to wyznać. Swojego przyjaciela, pastora czy duchowego ojca. Znajdź zaufaną osobę, której to wyznasz. Zobaczcie, co jest napisane w Jakuba 5 rozdziale 16 wersecie. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. To jest sposób na uzdrowienie. Wyznać rzeczy Bogu ku przebaczeniu i ludziom ku uzdrowieniu. Jeśli pozwolisz, żeby ciemność zamknęła ciebie w więzieniu, to krok po kroku będziesz oddalał się.
pierwszej kolejności od Boga, później od swojego męża, żony, czy od swoich przyjaciół, czy od swojego pastora, czy od swojego przyjaciela, bo będziesz czuł zawstydzenie. Będziesz czuł to wszystko, co Adam i Ewa po upadku. Ale co możesz najlepszego zrobić? Wziąć wszystko co jest w ciemności i wyciągnąć do światła. I wyciągnąć to do światła. Wiecie, nieczystość jest jak trucizna. I zastanówcie się teraz, jak obchodzicie się z trucizną? Czy jest tak, że widzisz truciznę, bierzesz i... Cyjanek. Tak, to jest cyjanek. Mogę to stwierdzić teraz z pewnością. Nie, tak nie robimy. Kiedy w twoim życiu jest, widzisz jakąś truciznę, to nie chcesz jej dotykać, nie chcesz jej dotykać przez rękawiczki, nie chcesz jej czuć, nie chcesz na nią patrzeć, chcesz znaleźć się jak najdalej od tej trucizny. I dokładnie tak samo powinno być z nieczystością w naszym życiu. Jeśli jest jakaś relacja, która może prowadzić ciebie do grzechu, jeśli są jakieś strony internetowe, które mogą prowadzić ciebie do grzechu, jeśli są jakieś filmy, które mogą prowadzić ciebie do grzechu, jeśli są jakieś miejsca, które mogą prowadzić ciebie do grzechu, to co masz robić? To masz trzymać się z nich, od nich jak najdalej. I to jest, nie jest moje nauczanie, to jest nauczanie Jezusa Chrystusa. Jezus w swoim legendarnym nauczaniu, preachingu, który wpłynął na wszystkie pokolenia chrześcijan od 2000 lat, w kazaniu na górze, znacie to, nie? Mówi w 5 rozdziale, 27-28 wersecie Mateusza, wiecie, że powiedziano, masz nie cudzołożyć. To jest o tym przykazaniu, o którym dzisiaj mówimy. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Nie, no to jest przesada. To jest jakaś hiperbola. No nie bądźmy religijni. Przecież mam wolność w Chrystusie, nie będę takich rzeczy robił. No, myślisz, że to jest twarda nauka? To zobaczysz, jak twardo upadniesz, kiedy twoje małżeństwo się rozpadnie. Zobaczysz, jak twardo upadniesz, kiedy zorientujesz się, że jesteś uzależniony od pornografii. Zobaczysz, jak twardo upadniesz, kiedy okaże się, że nie potrafisz zbudować żadnej wartościowej i budującej relacji. Kiedy Bóg daje nam jakieś konfrontujące lekcje, zasady, On nie robi tego po to, żeby utrudnić nam życie, żeby skomplikować nam życie. On robi to po to, żeby prostować nasze ścieżki. On robi to po to, aby nasze życie było prostsze. Wiecie, w moim życiu, kiedykolwiek zdarzało się, że życie się komplikowało, mówiłem, ale bagno, jak mogłem do tego dopuścić? To wynikało z bardzo prostej rzeczy, że zacząłem żyć według swoich zasad, że zacząłem aplikować swój sposób myślenia, swój sposób rozwiązywania problemów. Ale za każdym razem, kiedy przyjmowałem Boże standardy, chociażby były trudne, chociażby moja cielesność mówiła, nie chcę tego, to za każdym razem, kiedy aplikowałem Boże zasady do swojego życia, sprawy się wyjaśniały. Życie okazywało się dużo prostsze. Życie okazywało się dużo prostsze. Dlatego w moim małżeństwie walczę o to, żeby nie było ani milimetra dla jakiejkolwiek ciemności, dla jakichkolwiek tajemnic. Chcemy wyznawać sobie wszystko, nawet najtrudniejsze rzeczy, nawet najtrudniejszą prawdę. Dbam o to, żeby trzymać się z daleka od wszystkiego, co może doprowadzić do upadku moje życie, moją służbę, mój Kościół. Wiecie, jej wolę w tym być, wolę trzymać się środka. Bo już nieraz doświadczyłem, że Boże zasady są lepsze niż moje rozwiązania. Bóg daje nam zasady, aby nasze życie było prostsze. Nie tylko w temacie czystości. W każdym obszarze dostajemy Boże zasady, które możemy aplikować do naszego życia po to, żeby nasze życie było błogosławione i prostsze. Zobaczcie, temat finansów. Bóg daje nam zasady dziesięciny. Wiecie, Bóg daje nam zasady dziesięciny po to, aby nasze życie w obszarze finansów było prostsze. My oczywiście się często zmagamy.
moje pieniądze. Ale zasada dziesięciny uczy cię bardzo prostej rzeczy. Ona cię uczy tego, że te pieniądze nie są wcale twoje. Te pieniądze są Boga. Bóg w swojej dobroci mówi, zostaw 10% dla mojego kościoła, a 90% zrób to, co chcesz z tym. O, to uczy ciebie wolności od przywiązania do rzeczy materialnych. To uczy ciebie kochania swojego lokalnego kościoła, z którego czerpisz i w którym się karmisz. To uczy ciebie zwalczać lęk o twoją przyszłość, ponieważ mówisz, Bóg może zrobić więcej z moimi 90% przychodów niż ja ze 100%. I widzę 80% ludzi, którzy do mnie przychodzą i mówią, mam problemy z finansami, z pieniędzmi, to ludzie, którzy mają również problem z zasadą dziesięciny. Ja mówię, zacznij od Bożych zasad, a wtedy możesz zastanawiać się, czy jest jeszcze jakiś inny problem. Tak jest w każdym temacie. Zobaczcie, co Bóg mówi na temat, dziesięciny. On mówi, przynieście 10% wszystkiego, co macie do mojego domu, tak, żeby był zapas i co mówi, sprawdźcie mnie. I musisz wiedzieć, że Bóg mówi, sprawdź mnie w każdej zasadzie. I kiedy powiesz, sprawdzam, Bóg za każdym razem mówi, mam fulla. Bóg nigdy nie blefuje. Bóg jest tym, który zawsze ma dla ciebie full zaopatrzenia, full rozwiązań, full błogosławieństwa. Czy to jest dobra nowina, Kościele? Powiedz, sprawdzam. Powiedz do Boga, sprawdzam. Powiemy, sprawdzam? Sprawdzam. Sprawdzam. Powiedz, sprawdzam. Sprawdzam. No, come on. Ciężko. Boisz się, że Bóg będzie miał tego fulla, nie? Wolałbyś wierzyć, że On blefuje. Ale powiedz, sprawdzam, a przekonasz się, że On zawsze ma fulla. Słuchajcie, a więc Jezus mówi jasno. Granica grzechu nie leży gdzieś tam przy akcie cudzołóstwa, przy zdradzie. Ona leży przy twojej pierwszej myśli na siłowni, kiedy obejrzałeś się za jakąś kobietą i pomyślałeś sobie, fajnie. Ta granica grzechu leży, kiedy pierwszy raz w centrum handlowym obejrzałeś się za jakimś facetem i powiedziałaś, chciałabym go zobaczyć bez koszulki. I myślisz, uważasz, że myśli to nic poważnego? Owszem, to jest coś bardzo poważnego, jeśli wiesz, gdzie jest granica grzechu. A Jezus jasno ją wyznacza. Kto jest od wyznaczania granic? Ja? Ty? Czy może Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Odkupiciel, ten, który był święty i sprawiedliwy? Nasz Bóg, Bóg, który jest naszym Stwórcą, On zna instrukcję obsługi dla swojego stworzenia. On wie, co przynosi życie, co przynosi błogosławieństwo, a co prowadzi nas do upadku. Przyjmij nauczanie Jezusa, który mówi, granica grzechu jest tutaj. Ona nie jest w małżeństwie, ona jest w twoich myślach. Ona jest w twoim postępowaniu, w tym, czy będziesz się trzymał z daleka od jakiejkolwiek nieczystości, czy będziesz szukał granicy grzechu. Jest tak, że czasem chodzimy i mówimy, jeszcze nie grzeszę. Nie, to nie jest grzech. Nie, to nie jest grzech. Nie zgrzeszyłem. A co mi tu pastor? Ja nie zgrzeszyłem. Nie wiesz, kiedy zachwieje się twoja równowaga i wpadniesz tam. Nie wiem jak wy, ale ja wolę chodzić środkiem ścieżki. Ja wolę chodzić Bożymi drogami. Nie szukam pobocza, nie szukam jakichś obrzeży. I zachęcam ciebie również do tego. Jest pytanie. No dobra, chcę żyć Bożymi ścieżkami. Okej, już nie strasz. Ale jak żyć w czystości w dzisiejszych czasach? Takie pytanie. Kiedyś właśnie Craig Groeschel naprowadził mnie na ten werset. To pytanie pada w 119 psalmie. W 9 wersecie. Dokładnie to samo pytanie. Ludzie już dawno temu zastanawiali się, jak to zrobić. I pytanie brzmi tak. Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie? I odpowiedź już jest w następnym zdaniu. Przez to, że będzie przestrzegał Twojego słowa. Szukam Cię całym sercem. Spraw, bym nie odstąpił od Twoich przykazań. W moim sercu przechowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Musisz znać Słowo. Musisz karmić się tym Słowem. Napełniać się tym Słowem. Nie możesz słuchać go tylko w niedzielę w kościele.
Potrzebujesz znać Słowo Boga, ponieważ to Słowo jest potężne. To Słowo ma moc. To Słowo jest ostrzejsze niż obosieczny miecz, który oddziela nas od wszelkiej nieprawości w naszym życiu. To Słowo odnawia nasze myślenie. To Słowo prowadzi nas w chwili zwątpienia. To Słowo oczyszcza nas, kiedy jesteśmy zatruci kłamstwem szatana. To Słowo jest żywe, aktywne i skuteczne w Twoim życiu. Dziękuję, że niektórzy kiwają swoją głową. To Słowo zmieni Ciebie. Kiedy będziesz przechowywał je w swoim sercu, zobaczysz, że Twój sposób myślenia jest zupełnie inny. Że Twoje podejście do nieczystości jest zupełnie inne. Że chcesz żyć życiem w czystości. Co to znaczy, że to Słowo odnawia nasze myślenie? To znaczy, że nie robisz czegoś nie tylko dlatego, że to jest zakazane, ale nie robisz tego dlatego, że doświadczyłeś mocy i błogosławieństwa życia w czystości, życia według Bożych zasad. Robisz to, bo wiesz, jak Bóg jest dobry. Robisz to, bo wiesz, że kiedy żyjesz zgodnie z Jego Słowem, wtedy Twoje życie jest w najlepszym sezonie, w najlepszym miejscu. Wtedy masz w swoim życiu najlepsze rozwiązania, najlepsze okoliczności, najlepsze relacje. To znaczy, że Twoje słowo, że Twoje myślenie jest odnowione. Będzie odnowione, kiedy będziesz karmił się tym. Kiedy pozwolisz, żeby to Słowo pracowało w Tobie. Zbyt często narzekamy na to, że coś nie układa się w naszym życiu i zaczynamy narzekać, zanim tak naprawdę skonsumujemy to Słowo. Zanim przyjdziesz narzekać do swojego lidera czy pastora i mówić, w moim życiu nie wychodzi to, tamto, zastanów się, czy naprawdę zgłębiłeś to Słowo, czy pozwoliłeś, żeby ono było w Twoim sercu. Jeśli to zrobisz, okaże się, że wiele spraw po prostu przestaje być jakimkolwiek problemem w Twoim życiu. W tym Słowie jest wszystko, czego potrzebujesz. Twoja rozmowa z kimś zaufanym to może być po prostu wyznanie tego upadku, ale nie będziesz już potrzebował, żeby ktoś dzielił się swoim objawieniem. Będziesz miał to objawienie, będziesz miał to wszystko, co jest w tym Słowie, w swoim życiu, w swoim sercu. Czasem zbyt często żyjemy na kredyt. Na kredyt objawienia pastora, lidera, nauczyciela. Nie żyj na kredyt. Możesz sam zbudować w sobie objawienie tego Słowa i doświadczyć mocy i błogosławieństwa życia błogosławionym życiem. Zobaczcie, Jana 15, rozdział 2 i 3 werset. Czytamy, Bóg Ojciec usuwa każdy pęd we mnie, mówi Jezus, nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wam przekazałem. Potem Jezus mówi, przede wszystkim trwajcie we mnie. Przede wszystkim trwaj w Jezusie, trwaj w Jego Słowie. Bo to Słowo oczyszcza, to Słowo uwalnia. O tym czytamy w Mateusza 26 rozdziale. To jest taki ostatni większy fragment, którym chcę z wami się podzielić, ponieważ tam znajdujemy instrukcję, jak radzić sobie z pokusami i ze zmaganiami. Tam czytamy, co to znaczy zwyciężać w tych najtrudniejszych okolicznościach. Mateusza 26 rozdział od 31 wersetu, przeczytajmy razem do 41. Wówczas Jezus powiedział do nich, tej nocy wy wszyscy odwrócicie się ode mnie, gdyż jest napisane, uderzę pasterza i rozproszą się owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu pójdę przed wami do Galilei. Wtedy odezwał się Piotr. Choćby wszyscy się od ciebie odwrócili, ja nigdy. Jezus odpowiedział, zapewniam cię, tej nocy, zanim zapieje kogut, wyprzesz się mnie trzykrotnie. Choćby przyszło mi wraz z tobą umrzeć, zarzekał się Piotr, na pewno się ciebie nie wyprę. Podobne zapewnienia padły ze strony pozostałych uczniów. W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani. Tam powiedział do nich, usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej, pomodlę się. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie, jak chcesz ty. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi, powiedział do Piotra, nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Pierwszą rzecz, którą chciałbym, żebyśmy w tym fragmencie, żebyśmy ją wyciągnęli, jest taka, że Jezus wiedział, że będziemy się zmagali. Zobaczcie, co On pisze już w pierwszym wersecie, który przeczytaliśmy, co On mówi w pierwszym wersecie, który przeczytaliśmy. On powiedział do nich: tej nocy wy wszyscy odwrócicie się ode mnie, gdyż jest napisane: uderzę pasterza i rozproszą się owce trzody. On wiedział, że Piotr zaprze się go 3 razy, że wszyscy uczniowie go opuszczą. On mówi o tym, zanim to wszystko się wydarzyło. On wie, że jego uczniowie nie są perfekcyjni. Ale musisz wiedzieć, że Jezus nie szuka perfekcyjnych, ale On szuka gotowych. On szuka ludzi, którzy są gotowi słuchać Jego słowa. On szuka ludzi, którzy są gotowi nawet pomimo upadku przyjść do Niego i wiedzieć, że tylko w Nim jest uzdrowienie, że tylko w Nim jest wolność. On nie chce, żebyś był zawsze tym z przywiązanymi włoskami i z rękoma złożonymi do pacierza. On chce, żebyś był gotowy pójść za Nim. Amen? Amen. Come on, to jest dobre. Możemy tak klaskać. Oddajmy chwałę Bogu. Jezus nie szuka perfekcyjnych, szuka gotowych. Ale oprócz tego fundamentalnego zdania i wniosku z tego fragmentu jest też konkretna instrukcja, jak mamy zwyciężać ze zmaganiami, kiedy nasze ciało chce odwrócić się do ciemności, mimo że nasz duch pragnie żyć w światłości. Pierwsza rzecz to bądź blisko. Bądź blisko. Zobaczcie 37 werset. Czytamy, że Jezus wziął ze sobą Piotra i 2 synów Zebedeusza. On często brał tę ekipę, aby byli blisko Niego, ponieważ chciał im dać, przekazać coś. Chciał ich wyposażać. Chciał, żeby oni jak najprędzej, żeby oni w szczególny sposób mogli odebrać to Jego przesłanie, Jego nauczanie, Jego moc, Jego łaskę, żeby mogli stawać się takim jak On. Nie możesz oddalać się od tego, który ma słowo mocy, które ma słowo, które może ciebie oczyścić. Musisz być blisko Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz zwyciężać z pokusami, jeśli chcesz zwyciężać ze słabościami, jeśli chcesz zwyciężać z tym wszystkim, co próbuje wciągnąć ciebie w miejsce ciemności, to bądź blisko Jezusa. Bądź blisko. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Bądź gotów. Pierwsza, bądź blisko, a druga, bądź gotów. 38 werset tam czytamy, że Jezus mówi: zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Czuwajcie ze mną. Nie możesz podążać za kimś, mając zamknięte oczy. Nie możesz podążać za liderem, naśladować go, kiedy twój duchowy radar jest wyłączony, jest uśpiony. Musisz być gotowy. Musisz mieć otwarte oczy i wypatrywać Bożego prowadzenia. Musisz mieć wytężony słuch, żeby słyszeć głos Ducha Świętego. Musisz być gotów. Kiedy Jezus mówi: idź, idziesz. Kiedy masz stanąć, stajesz. Kiedy masz odwrócić się w lewo, odwracasz się w lewo. Kiedy On idzie w prawo, ty idziesz w prawo. Kiedy On przemawia, ty przemawiasz. Ale kiedy On milczy, ty milczysz. Bądź gotów. Czuwaj. Czuwaj. I trzecia rzecz. Bądź w modlitwie, bądź w nieustającej modlitwie. 41 werset. Czuwajcie i módlcie się. Powiedzmy wszyscy: módlcie się. Jeszcze raz: módlcie się. Popracujemy nad tym. Abyście nie upadli w czasie próby. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Bardzo wyraźna instrukcja. Bardzo wyraźna instrukcja. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Musimy modlić się w każdym czasie. Tak również czytamy w Nowym Testamencie. Módl się, zanim będziesz się zmagał. Aby w mocy Chrystusa stawiać opór, aby On ciebie wypełniał tą nową tożsamością, aby On ciebie wypełniał swoim pokojem, aby On wypełniał cię swoim słowem. Módl się, zanim będziesz się zmagał.
abyś cały czas był w gotowości, abyś cały czas korzystał z całej zbroi Bożej, ze swojego hełmu zbawienia, pasa prawdy, pancerza sprawiedliwości, miecza Ducha Świętego, miecza Słowa, tarczy wiary, butów gotowości głoszenia dobrej nowiny. Cała zbroja Boża, musisz być w gotowości, jak żołnierz gotowy do walki. Módl się, zanim będziesz się zmagał. Nie bądź jednym z tych, o których jest przysłowie, jak trwoga to do Boga. Bądź tym, który zawsze do Boga. Okej? Okay? Módl się, zanim będziesz się zmagał. Druga rzecz, módl się, kiedy się zmagasz. Dlaczego? Dlatego, że tylko w mocy Chrystusa możesz zwyciężyć. To nie jest tak, że kiedy zmagasz się z jakąś pokusą cielesną, to się tak napniesz i zwyciężysz. Nie. Jeśli tak robiłeś, to prawdopodobnie również doświadczyłeś porażki. Gorzkiego smaku porażki. Doświadczyłeś ciemności. Módl się, kiedy się zmagasz, dlatego, że tylko w mocy Chrystusa możesz zwyciężyć. Tylko dzięki Niemu możesz zwyciężyć. I trzecie, módl się, kiedy upadniesz, bo tylko Chrystus jest tym, który ma moc, aby przebaczyć nasze winy, aby przebaczyć nasze grzechy. On już to zrobił. On przebaczył wszystko to, co jest naszym upadkiem. A więc bądź blisko, bądź gotów i bądź w nieustającej modlitwie. Trzy rzeczy, które są jasną instrukcją, jak walczyć ze zmaganiami, które pojawiają się w naszym życiu. I choć duch jest mocny, ciało słabe. Nie próbuj sobie wmówić, ja nie mam z tym problemu. Moje żądze, moje pokusy, one już wszystkie wygasły. Nie. Bądź tym, który cały czas jest blisko Jezusa Chrystusa, jest gotowy i jest w modlitwie i trwa w modlitwie. I może myślisz sobie, dobrze, fajnie, ale dlaczego właściwie mamy żyć w czystości? Może lepiej żyć hulaj, dusza, piekła nie ma, jesteśmy wolni w Chrystusie. Odpuśćmy sobie ten temat. Po co narzucać na siebie niepotrzebną presję? Wiesz, na pewnym etapie dojrzałości chrześcijańskiej jest tak, że robisz coś i wybierasz pewną drogę tylko dlatego, że Bóg tak powiedział. Ale to jest pewien etap dojrzałości chrześcijańskiej. Ja, ani Bóg, ani ja nie wymagam, żebyś już był w tym miejscu. Aczkolwiek wierzę, że jest to piękne miejsce i warto do niego dotrzeć w swoim życiu kiedyś. Ale Bóg wie, że nie wszyscy potrafimy tak po prostu powiedzieć, skoro tak mówisz, niech tak będzie, nie moja wola, lecz Twoja, niech się dzieje. Więc prowadzi nas do konkretnych odpowiedzi, dlaczego warto żyć w czystości. Po pierwsze, to przynosi pokój. Zarówno w Twoim małżeństwie, jak i wtedy, kiedy jesteś singlem, kiedy nie planujesz być w małżeństwie, dlatego, że przestajesz być zadręczany wyrzutami sumienia. Przestajesz zmagać się z poczuciem wstydu, z poczuciem braku wartości. Po prostu żyjesz w Bożym pokoju. To jest bardzo duży konkret. Ale dalej, to prowadzi do budowania wzajemnego zaufania. To prowadzi Ciebie do budowania relacji z Bogiem. Bo wiesz, grzech nieczystości, jak każdy grzech, on rani Boże serce. I on sprawia, że oddalamy się w relacji z Bogiem. Nie dlatego, że Bóg chce się od nas oddalić, ale dlatego, że Ty, tak jak Adam i Ewa, chowasz się w ciemności i uciekasz od Boga. Ale kiedy żyjesz w czystości, wtedy nie masz oskarżeń w sobie i chcesz być blisko Boga. I wiesz, że możesz być blisko Niego. Możesz być zawsze blisko Niego. Ale kiedy jesteś w grzechu, bardzo często masz poczucie, że nie zasługujesz na to miejsce. Dlatego kiedy żyjesz w czystości, to umacnia Twoją relację z Bogiem, ale to również umacnia Twoje zaufanie w relacji małżeńskiej, jeśli w takiej jesteś. Dlatego, że w Waszym małżeństwie jesteście przed sobą całkowicie transparentni. Nie ma tajemnic, nie ma sekretów, nie ma tematów tabu. I po prostu zbliżacie się do siebie. Jest między Wami intymność prawdy. Nie uciekacie przed sobą. A więc to buduje wzajemne zaufanie i ostatnie, to buduje Twój charakter. Dlatego, że wiesz, że nic ani nikt poza Jezusem Chrystusem nie może panować w Twoim życiu. Tylko Jezus zasługuje na to, aby Jemu oddawać chwałę. Tylko Jezus zasługuje na to, aby słuchać Jego głosu. Nikt inny nie ma dostępu. Żadne kłamstwa szatana nie mogą wedrzeć się do Twojego życia. Żadne jakieś
czynności, żadne jakieś strony, jakieś filmy, nic nie jest w stanie zawładnąć Twoim życiem, tylko Jezus Chrystus. To są bardzo konkretne powody, dla których warto żyć w czystości. Zgodzicie się? Dziękuję. Chciałbym, żebyśmy powstali. Niektórzy z nas zbliżają się do tej granicy ciemności. Może już przekroczyliśmy jakąś granicę, może już weszliśmy w jakieś miejsce, w którym nigdy nie chcieliśmy być. Ale musisz wiedzieć, że mimo że cudzołóstwo, że nieczystość, jak każdy grzech, rani Boże serce, rani serce ludzi, którzy są wokół Ciebie i rani Twoje serce, to ten grzech, jak każdy, jest również miejscem, z którego możesz doświadczyć przebaczenia. Jest miejscem, w którym możesz doświadczyć łaski, bo Bóg jest Bogiem łaski. Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy, które były, które są i nawet te, które będą w Twoim życiu. Jezus Chrystus jest bramą, przez którą przeprowadza nas z grzechu do wolności, z ciemności do światłości, z upadku do zwycięstwa, ze wstydu do chwały, ze smutku do radości, ze śmierci do życia. Jezus Chrystus jest naszą wolnością, jest tym, który przyniósł czystość do naszego życia. Come on, to jest nasze wyznanie wiary. To jest Jezus Chrystus, więc jeśli wkraczasz w jakąkolwiek ciemność w Twoim życiu, to zachęcam Cię do tego, co właściwe. Weź to wszystko, co jest dzisiaj w ciemności i wyciągnij to do światła. Księga Przysłów, 28 rozdział, 13 werset. Kto ukrywa swe występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Wyznaj wszystko to, co jest w ciemności Bogu i wyznaj właściwym ludziom, a doświadczysz uzdrowienia, doświadczysz wolności. Nie pozwól, żeby jakakolwiek ciemność oddzielała Ciebie od życia, które Bóg przygotował dla Ciebie. Chcę dzisiaj się modlić. Chcę modlić się o wszystkie osoby, które są dzisiaj singlami. Chcę się modlić, abyście w mocy Ducha Świętego podejmowali decyzje, które poprowadzą Was do błogosławionego życia. Czy to w małżeństwie, czy nawet wtedy, jeśli wybierzecie drogę samotności, tak jak apostoł Paweł. Modlę się o wszystkie małżeństwa. Modlę się, Duchu Święty, o te osoby, które są na tym miejscu, są w związku małżeńskim, w przymierzu małżeńskim. Modlę się, abyś Ty dał im dzisiaj odwagę, aby mogli powiedzieć sobie wszystko to, co musi zostać powiedziane. Nawet jeśli to będzie bolesne, nawet jeśli to będzie trudne. Boże, ja modlę się, aby oni weszli ze swoim małżeństwem do miejsca całkowitej transparentności, całkowitej światłości. I modlę się o łaskę przebaczenia. Jeśli dzisiaj, jeśli w najbliższym czasie będą musieli wyznać sobie coś bardzo trudnego, ja modlę się o to, aby byli gotowi również sobie przebaczyć po to, aby tworzyć przymierze, które będzie oddawało chwałę Tobie. I modlę się o nas wszystkich tutaj. Duchu Święty, pomóż nam żyć tak, aby oddawać Bogu chwałę życiem w czystości. I pomimo wielu pokus, pomimo ciemności, która jest wokół nas, abyśmy mogli wyjść do wspaniałej wolności, która jest w Jezusie Chrystusie. Pomóż nam żyć życiem, które podoba się Tobie dzięki Twojej mocy. Modlę się, abyśmy dzisiaj z odwagą mogli wyznać to. Wiecie, za chwilę będziesz mógł wyznać i zadeklarować to, że chcesz oddawać chwałę Bogu swoim życiem w czystości. Za chwilę policzę do trzech i będziesz mógł podnieść swoją rękę z odwagą, aby to zadeklarować. I wierzę, Duchu Święty, że Ty dzisiaj dodasz odwagi, abyśmy jako Kościół mogli zadeklarować, że chcemy żyć według Twoich zasad i według Twoich standardów. Raz, dwa, trzy. Jeśli chcesz zadeklarować dzisiaj to Bogu, podnieś wysoko swoją rękę. Dziękuję za te podniesione ręce. Tak jest, Duchu Święty. Dodaj odwagi każdemu, kto dziś potrzebuje jej. Halleluja! Halleluja! Możemy zabić brawa. Chwała Bogu. Jeśli dzisiaj zadeklarowałeś po raz pierwszy, że chcesz oddawać swoim życiem chwałę Bogu, to chciałbym również pomodlić się z Tobą bardzo krótką modlitwą.
Ale żebyś nie czuł, że wszystkie oczy są zwrócone ku Tobie, że wszyscy patrzą i zastanawiają się, dlaczego modlisz się po raz pierwszy taką modlitwą, to proszę Kościele, abyście pomodlili się ze mną i powtarzali ze mną tę krótką modlitwę. Dobrze? Wszyscy. Tak? Okej. Okay. Panie Jezu Chryste, dziękuję Tobie za Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wiem, że w Tobie jest moja sprawiedliwość. Moje życie i moja czystość. Dzisiaj odwracam się od swojego grzechu i wybieram życie z Tobą. Chcę oddawać swoim życiem Tobie chwałę. Na wieki wieków i powiedzmy wszyscy amen. Wielkie brawa dla każdej osoby, która pomodliła się tą modlitwą pierwszy raz. Jeśli to zrobiłeś, to zachęcam Cię, żebyś podszedł do osób, które służą w tym Kościele i dowiedział się, jak możesz rozwijać swoją relację z Bogiem i swoją relację z ludźmi, którzy budują Jego Kościół. Kochani, ja dziękuję Wam bardzo za ten czas, dziękuję Wam za to słowo. Mam nadzieję, że przyniesie wiele wspaniałych owoców w naszym życiu. Oddajmy chwałę naszemu dobremu Bogu. Amen.